Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: ten kielich jest nowy przymierze we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Państwu głosicie aż wszędzie. Oto słowo Boże. Co kupić do jedzenia?
jaki prezent byś chciał z okazji tego wielkiego, uroczystego dnia świątecznego. Co ubrać na siebie? I tak bardzo o to wszystko rodzice wasi dbają. Was bardzo wielu dzisiaj jest. Wasze przyjaciół, wasze sąsiady, po prostu wasze gości. Ale ci goście dzisiaj wieczorem, a może jutro, pojadą do domu. Prezenty, które zobaczycie po przybyciu, już was poprzednią, nie będą już za tydzień tak radowały jak dzisiaj. To wszystko, co jest jako święte w domu dekorowane, zostanie sprzątnięte i będzie zwykły dzień, który obecny jest tu z nami podczas tej przyświętej. Pan Jezus, który chce być teraz poprzez komunię świętą z wami przez wszystkie dni waszego życia. I zabierzecie go dzisiaj do domu. Tu z kościoła, stąd, z tego miejsca, z przed tabernakiem, gdzie on będzie was karmił swoim ciałem. I będziecie mieli ten pewność, że on będzie z wami na zawsze. Prawda być, bo was bardzo kocha. Dajcie rady, co wyrośnie z naszego dziecka. Czy damy radę wychować? Jakie będą warunki życia nasze uczyści? Kim my będziemy za 10 lat? I oto zobaczyć, czy spełniło się. Jesteście tu, pełni radości. Dobrych czynów. Tego wam życzę w tym dniu dzisiejszym bardzo radosnym. Teraz bardzo proszę, powstańcie wszyscy. Świętego, który był pierwszym sakramentem. Tusiu kochany, wobec wszystkich tu zebranych chcę wam podziękować dużo razy. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mamusiu, dziękuję ci za to, że jesteś. Za to, żeś mnie karmiła. Za to, żeś uczyła mnie modlić się. Tatusiu, dziękuję ci za dobre twoje ręce. Za to, żeś mnie przynosił do domu. Za każdą troskę, łzę i ból. Dziękujemy wam. Dziękujemy wam. Mamusiu, ja ciebie bardzo kocham. Mamusiu, ja ciebie bardzo kocham. Tatusiu, ja ciebie też bardzo kocham. Tatusiu, ja ciebie też bardzo kocham. Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak we swoim dziecku Bożym. Uczynicie to przy zapalonych świecach. Te świece przypominają tę wielką chwilę przy świecie, kiedy od świecy paskalnej, tej wielkiej drapułku patrzcie stoi w ołtarzu obok mnie, tej świecy zapalonej wielką sobotę, noc paskalną, wielkanocną uroczystość, o tej świecy odpalaliła się nasi święty, a którą właśnie rodzice wszyscy wyznaję razem z Kościołem w dniu waszego i pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wierzę. Czy wierzysz w Boga Ojca?
Dziękuję Ci za rodzice chrzestne, że przygotowali mi szatę chrzcielną i świecę, symbolem mojej świętości i żywej wiary. Wszystkim, którzy modlili się w czasie mojego chrztu, daj swoje błogosławieństwo, a kiedyś w tym roku do Ciebie posłów i z nich cieszę się zawsze. Amen. Najmniejsi dzieci naszych rodziców Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swojego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne. Niech się zniszczy, Panie, moja modlitwa do Ciebie.
składają. Tam dziękujemy Ci za to, Ojcze, i wołamy. Amen.
naszymi księżmi i rodzicami. W niebie Najświętsza Maria Panna, apostołowie i wszyscy święci zawsze Cię wychwalamy. Razem z nimi i z aniołami uwielbiamy Ciebie jednym głosem wołając. Dlatego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy.